Był taki czas, kiedy czułam, jakbym żyła we śnie. Nie tylko dlatego, że było tak pięknie i nierealnie, ale przede wszystkim dlatego, że nie miałam na nic wpływu. Jakbym była tylko biernym obserwatorem. Miałam tak mało siły sprawczej. Rzeczy po prostu się działy. I wtedy zrozumiałam, żeby odzyskać kontrolę, odnaleźć siebie i swoją drogę, muszę wziąć sprawy w swoje ręce. Przebudzić się w swoim śnie i zacząć śnić świadomie.